widzimy, że rolnicy mogliby po prostu zalać cały Sejm, czy jakieś urzędy wojewódzkie, Gnojowico, tak? My się nie boimy radiowozów, nie boimy się policji, bo rolnik to nie jest jakiś tam byle chłopek. No, widzimy, że rolnicy we Francji są bardziej zorganizowani i mają chyba większą determinację do działania, bo naprawdę to wygląda agresywnie. No ale po prostu muszą tak działać i muszą rolnicy w Polsce zacząć podobnie działać, bo inaczej po prostu zginiemy, bo te warunki do gospodarowania są coraz gorsze, coraz niższe są dochody, coraz więcej wymogów, papierologii i nie wiemy, czym to się skończy, bo ten trend na pewno przyjdzie z zachodu i my też tutaj zaczniemy działać. Jeżeli nie będzie poprawy, to będziemy działać na pewno bardziej agresywnie, bo jeżeli się nie rozmawia, jeżeli rząd, minister nie słucha rolników, no to w końcu przyjdzie taki czas, że ktoś się zdenerwuje, tak, i będzie reakcja bardziej agresywna. A rządzący mają czas i powinni ten czas wykorzystać i podjąć szybkie zmiany. Bo tam widzimy, że rolnicy mogliby po prostu zalać cały Sejm, czy jakieś urzędy wojewódzkie, Gnojowico, tak? Czy w Polsce jest to możliwe? Myślę, że też jest to możliwe, jeżeli doprowadzą do takiego stanu rolnictwo, że po prostu nie będzie wyjścia, będziemy mieli problemy finansowe, już je mamy, to po prostu rolnicy zrobią tak jak we Francji. Agrounia jest w stanie przeprowadzić największe protesty, przecież największy protest, 70 tysięcy ludzi w Warszawie, 70 tysięcy rolników, no, gdzie tutaj no, było zrzeszonych wiele organizacji, ale liderem tutaj był Michał Kołodziejczak i Agrounia, tak? Były dodatkowo izby rolnicze, Polski Związek Hodowców Bydła Mięsnego, czy też futerkowcy, także no, wiele branż. Rolnicy są potęgą, ale muszą cały czas się organizować i dbać o swoje interesy.